Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu i nie wiem, czy ten widok Wam się podoba, bo wiem, że są tacy, którzy nie znoszą tego widoku, a są tacy, którzy go uwielbiają i to jest, słuchajcie, naturalny syrop z cebuli i miodu. Zrobiłam w takie szklanej miseczce, dlatego że nie miałam małego słoika. Tutaj jest pokrojona w krążki, widzicie, w takie, po prostu nie w półksiężyce, tylko w takie duże krążki, naprawdę sporej wielkości cebula i miód wielokwiatowy płynny. I tak, na spód wlałam troszkę tego miodu, nie używałam łyżeczki, lałam go prosto ze słoika i później plaster cebuli, na to znowu trochę miodu i tak do końca, aż pod samowieczko. I później, jak już ta cebula tutaj puści mi syrop, że będę sobie mogła go wybierać, to jak będzie taki bardzo ulepkowaty, to wcisnę jeszcze trochę cytryny. Ale na razie tutaj jest tylko właśnie miód z cebulą, także sezon przeziębieniowy nas niestety nie opuszcza i postanowiłam zrobić po prostu taki zdrowy wynalazek. Ja akurat syrop z cebuli bardzo lubię, ale wiem, że są też przeciwnicy tego smaku, no niemniej jednak na pewno, jeżeli chodzi o działanie prozdrowotne, to nie można mu nic odmówić, także pokazuję Wam. Mam nadzieję, że przepis jest tak prosty, że gdyby ktoś chciał wykorzystać, to będzie wiedział, jak zrobić. Okej, słuchajcie, właśnie wróciłam z Rossmana. O, słyszę, że zmywarka zaczęła wodę teraz spuszczać. Dobra, trudno. Przy takim delikatnym szumie zmywarki pokażę Wam mały haul z Rossmana, zanim to wszystko porozkładam. Te puszki, też mnie czasami o nie pytacie, o, jak jest jakieś tam nagranie z kuchni. Też kupiłam kiedyś w Rossmanie i to jest na kawę i na cukier. A teraz pojawiły się w takiej grafice, ale myślę, że tutaj też będzie fajnie pasowała, bo to jest takie szaro-srebrne, więc to wszystko tutaj się ładnie łączy. Kupiłam jeszcze jedną taką puszkę na herbatę, bo ja co prawda mam tutaj nad blatem herbaty w tej szafce, ale myślę, że taką zwykłą, czarną, codzienną herbatę sobie tutaj po prostu przesypię właśnie do takiej puszki, gdzieś może też na blacie, a jak nie, to po prostu umieszczę w tej szafce. Kupiłam jeszcze słoik dosypanej kawy. Tak, taki słoiczek, słuchajcie, on jest taki otwierany, tutaj ma w środku łyżeczkę. Kosztował, nie wiem, czy on kosztował 3,99 czy 5,99. No cen jednostkowych Wam nie powiem, wzięłam jeszcze taki koszyczek, bo wszystkie te rzeczy, właśnie takie kuchenne, jakieś tam pojemniczki, koszyczki, wszystkie były w bardzo fajnych cenach, więc takie koszyczki zawsze się przydadzą, czy do organizacji szafek, czy szuflad. Na blacie to powiem Wam, że to jest niebezpieczne stawiać jakieś rzeczy, bo za chwilę się zapełniają jakimiś tam bibelotami i się robi bałagan, ale ja lubię takie właśnie w szafkach do organizacji koszyczki mieć. Tutaj mój syrop z cebuli, wczoraj zrobiony, pokazywałam Wam. Także dzisiaj pewnie będzie już dobry. Zobaczymy. Tutaj pomidora sobie położę. To są te chai tea, które Wam pokazywałam kiedyś, że kupowałam i są bardzo smaczne, więc teraz też są w promocji. Wzięłam dwa opakowania. Wzięłam też cappuccino czekoladowe i może właśnie to cappuccino też sobie przesypię do jakiegoś czystego słoika. To jest taka paczka pół kilo, więc no, na pewno na dosyć długo wystarczy. Myślę, że będzie słodkie, więc wiecie, może jedna łyżeczka tego cappuccino i jedna łyżeczka kawy. Zobaczymy. Wzięłam takie dwa deserki, właściwie takie owocki bio z bobowity. To są jabłka z truskawkami i jabłko, banan i kiwi. Nowa szczoteczka dla Alicji, bo tamta już jest taka mocno przez nią zużyta, bo ona gryzie tą końcówkę i taka widzę, że już jest mocno zużyta. Wzięłam dzieciakom taki ładny zeszyt, jednemu albo drugiemu na pewno się przyda, zeszyt w linie, one teraz dopiero zaczęły rok szkolny, więc tych zeszytów mają mnóstwo, ale ten mi się bardzo podobał, a był jeden tylko w linie, więc stwierdziłam, że jak któreś będzie chciało, to sobie do polskiego weźmie. Kominek zapachowy, ja już jeden mam, ale wzięłam jeszcze jeden do takich, do olejków zapachowych, takich eterycznych, na przykład właśnie przy bólach głowy czy przy przeziębieniach, więc wzięłam drugi. Tutaj zdenkowałam dzisiaj tabletki Ludwika ekologiczne do zmywarki i wzięłam właśnie, to naszykowałam do wyrzucenia i teraz wzięłam te zwykłe takie do mola. Myślałam, że będę przesypywać, ale nie, bo te Ludwiki mi zostały jeszcze dwa, nie, trzy, więc wrzucę sobie je tutaj. Te są w rozpuszczalnej folii, a te w tej folii do mola trzeba wyciągać. Także jeżeli jesteście zainteresowane tymi biotabletkami ekologicznymi, bo one chyba są nowe, to radzą sobie super ze wszystkimi zabrudzeniami, także spokojnie można polecić. I tu dla Alicji jeszcze dwie zbożowe kaszki. Ta jest mleczno-zbożowo-owsiana, truskawka banan, a ta jest mleczna manna, brzoskwinia banan. Czyli te zbożowo-owsiane są od 8 miesiąca, te już można podawać maluszką także. Taki oto haul z Rossmana. Wiecie co, ostatnio dostałam od Was masę pytań o tusz i właśnie przyszłam, bo stwierdziłam, że jest już taka godzina, pewnie się gdzieś tutaj dotknęłam i nie mam usterka, że być może już ten makijaż nie jest no, taki jak był rano. Nawet nie wiem, bo zjęłam zegarek, a zaraz zerknę, która godzina. No, już jest czwarta.
to prawdopodobnie ten makijaż nie jest już taki, jak był rano, ale dostałam tak wiele pytań o ten tusz, że stwierdziłam, że sobie trochę poprawię te rzęsy i przyjdę Wam pokazać. Słuchajcie, to jest tusz, który ja dostałam jakiś czas temu od marki Physicians Formula i na pewno Wam go pokazywałam, bo nawet nie wiem, czy nie nagrywałam sobie makijażu wtedy tymi kosmetykami i użyłam tego tuszu, a teraz no po prostu no, naturalna kolej rzeczy wymusiła na mnie po prostu wyciągnięcie czegoś z zapasów, bo mój tusz z Lula Love, wiecie co, jest taki paradoks. Wydawało mi się, że już jest, no, że wysycha, że już tak się nim kiepsko maluje i przerzuciłam się na ten, ale dzisiaj rano właśnie miałam w łazience pod ręką tamten z Lula Love, otworzyłam go i maluję świetnie, więc nie wiem, czy wystarczyło go trochę postraszyć, że wrzucę go do ręka, więc teraz mam dwa tusze otwarte i to jest właśnie tusz z kolekcji z Physicians Formula. Ja nie wiem, czy oni mają tylko ten tusz w ofercie, czy jeszcze jakiś inny. Szczoteczka jest taka naturalna, nienaturalna, zwykła, po prostu nie silikonowa, tylko standardowa szczoteczka. Zostawię Wam, jeżeli znajdę gdzieś link w internecie, to żebyście sobie mogły zobaczyć, o który dokładnie chodzi. Srebrne opakowanie i on, jeżeli się przyłożycie do tuszowania, no to naprawdę zrobi ładne rzęsy, takie długie, dopracowane. A jak wiecie, tak maźniecie, bo ja czasami rano też tym tuszem się maluję, ale się w ogóle do tego nie przykładam. Dwa razy pociągnę jedno oko, dwa razy drugie i nie ma tego takiego super efektu. Rzęsy są pomalowane, no ale jednak nie przyciągają aż tak uwagi, jak ostatnio właśnie przyciągnął Waszą uwagę. Ten tuż, bo pewnie miałam chwilę, wiecie, więcej czasu i sobie tam trochę mocniej poszczotkowałam. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, gdybym miała wybrać taki jeden swój kosmetyk, taki wiecie, KWC, najlepszy z najlepszych, do którego na pewno na 100% będę chciała wrócić. To jest dopiero moje drugie opakowanie w życiu, ale słuchajcie, ja to tak oszczędzałam, że no długo miałam ten błyszczyk. On już jest naprawdę na końcówce, ja już go tak wiecie, wygrzebuję po prostu. To jest cudowny, naprawdę nawilżacz, jakiś taki regenerator do ust. On ma niby powiększać te usta, wiecie, to jest ten błyszczyk Diora Lip Maximizer Collagen Active. On ma dawać efekt powiększenia, bo on tak delikatnie mrowi, ale to jaki on fantastyczny komfort przynosi właśnie z takim suchym, spierzchniętym ustą, to naprawdę ja nie wiem, czy jakiś inny produkt mi dawał takie odczucia i naprawdę uwielbiam go właśnie za taki bardzo delikatny blask na ustach, za to jak on się długo na tych ustach trzyma, za to jak fantastycznie nawilża, odświeża. Ja mam w odcieniu i to już jest drugi raz w tym samym odcieniu, bo one są w różnych kolorach, to jest chyba 001, tak, 001 i jak tylko gdzieś go dorwę, najlepiej wiecie w Sephorze albo w Douglasie, bo boję się, że gdzieś tam nie kupić, wiecie, jakieś podróby, to na pewno będę chciała do niego wrócić, bo uważam, że to jest naprawdę fantastyczny produkt. On nawet chyba, nie wiem, wiecie co, czy teraz nie jest w promocji na stronie Sephory i ja domyślam się, że cena, nie chcę kłamać, czy on kosztuje teraz 120 czy 140, nie pamiętam naprawdę, ale na tyle lat, ile on ze mną jest, wiecie, no, na pewno gdybym go używała tak codziennie po kilka razy, to jego żywotność byłaby dużo krótsza, ale ja właśnie go lubię używać w takich momentach, kiedy czuję, że naprawdę potrzebuję czegoś takiego, wiecie, super do ust. Nie jakiegoś takiego balsamiku, tylko czegoś takiego, co da mi naprawdę no takie poczucie wypielęgnowania i takich ładnych ust, to wtedy go używam. Także uwielbiam i rzeczywiście to jest chyba mój kosmetyk KWC. Pamiętacie, jak Wam mówiłam w jakimś tam vlogu, gdzie siedziałam przy komputerze, że szukam dla Alicji na urodziny książeczki Alicji w Krainie Czarów i szukałam właśnie jakichś ładnych ilustracji i stwierdziłam, że pokażę Wam książeczki, które zamówiłam właśnie wtedy z tą Alicją. Zdecydowałam się na trzy pozycje książeczek, takich w sumie bardziej dla dziewczynek, gdzie są ilustracje autorstwa Franceski Rossi, ponieważ są te naprawdę bardzo ładne, takie wiecie, takie przesłodzone, wydumane księżniczki, tylko naprawdę ładne, bajkowe ilustracje. Książeczki są dosyć małe i oczywiście są z papieru, nie z kartonu, więc trzeba będzie uważać, żeby Alicja tego nie dorwała i żeby nie podarła, bo ona ma takie zapędy właśnie, że wiecie, może nawet nie tyle, że ona chce podrzeć, ale tak ekspansywnie przewraca te kartki, no że trzeba uważać. No niemniej jednak zdecydowałam się właśnie na trzy takie książeczki. Pierwsza oczywiście główna to będzie Alicja w Krainie Czarów. Drugą, którą kupiłam, to jest książka pod tytułem Śpiąca Królewna. O, tutaj dostałam jeszcze zakładki do tych książeczek, również ilustracje są takie dosyć oszczędne, bo to nie jest taka, wiecie, książka, że na każdej kartce macie wielką ilustrację, tylko takie naprawdę na co drugiej stronie są ilustracje, są jakieś przepiękne takie grafiki na wolnych kartkach, no i te królewne też są takie ładne, po prostu są ładne, takie wiecie, wszystko jest takie ze smakiem, nie jakoś tak super przelufrowane, więc jak szukacie książeczek dla dzieci właśnie z takimi ładnymi ilustracjami, no to polecam Wam zerknąć. Ja kupiłam to na Allegro. Kurczę, nie pamiętam, czy to była strona Tania Książka, czy to był Tantis, bo ja różnie, u różnych sprzedawców zamawiam, ale chyba te
to były ze strony u sprzedawcy Dobra Książka. Zerknę i najwyżej Wam napiszę na dole. A trzecia to jest Królewna Śnieżka. O, i tutaj również są takie właśnie te obrazki, jakieś piórka. Ładne, naprawdę ładnie, smacznie wydane książeczki dla dzieci, bo teraz powiem Wam, że wybór książek jest przeogromny, ale no nie wszystkie są według mnie takie, wiecie, godne polecenia. Alicja uwielbia, już zaczęła mieć ten etap, że uwielbia książeczki z ruchomymi elementami. No ale jak wszyscy wiemy, jak to bywa z tymi elementami, takie małe dzieci ciągną tak długo, czy tak długo nimi operują, aż się po prostu rozwalają. No i ona ma teraz takie dwie książeczki z wydawnictwa Mamania. Zdaje się, że widziałam pingwina i zdaje się, że widziałam misia, bodajże tam na każdej kartce gdzieś tam się pojawia właśnie to zwierzątko. A teraz kupiłam jej Miś Pracuś, Zimowe Zabawy, książeczka z elementami ruchomymi. No i właśnie podobno te elementy kartonowe są bardzo wytrzymałe, zobaczymy, bo one też widzicie tutaj nigdzie nie wystają, tylko trzeba włożyć paluszek i sobie przesunąć, bo jak miała taką książeczkę właśnie z parasolką, gdzie ta parasolka jakby wychodziła i ponad książeczką była główka od parasolki, więc ona po prostu pociągnęła taką parasolkę i ona została w ręku, także te elementy są rzeczywiście takie mocne, kartonowe, widzicie, tutaj sobie mi się zjeżdża na nartach. Wszystko w takiej ładnej właśnie kolorystyce i te kartki, powiem Wam, te strony, bo to nie są kartki, są tak grube. Tutaj jest misio, który będzie skakał sobie też na nartach do góry. No i to rzeczywiście wygląda na to, że to jest solidnie przytwierdzone, że jak ona to pociągnie, to chyba nie urwie. A tutaj jest taka karuzela do kręcenia paluszkiem, jak na lodowisku. Może widzicie tutaj dzieciaki sobie jeżdżą na łyżwach. Oczywiście to nie są dzieciaki, to są zwierzątka, no ale taka konwencja zabaw dzieci. I ostatnia książeczka, którą wtedy wrzuciłam dla niej do koszyka, to 7 łóżek malutkiej popielicy. I to jest podobno książeczka przeznaczona dla dzieci, które boją się same spać, albo nie za bardzo chętnie zasypiają w swoich łóżkach. Oczywiście te wszystkie tematy są jeszcze przed nami i takie terapeutyczne opowieści ukryte właśnie w bajce później będą miały swoje zastosowanie, a na razie to po prostu będzie ładna opowieść, wydaje mi się, przepiękne ilustracje. Muszę w ogóle zerknąć na inne powieści czy jakieś bajki dla dzieci tego autora i tego właśnie ilustratora, bo rzeczywiście bardzo, bardzo ładna grafika. Także podoba mi się, więc to wrzuciłam dla Alicji, a dla siebie, jak już rzucałam książki, kupiłam książeczkę świąteczną, zobaczymy, Anna Szczęsna, Sztuka dawania prezentów, pachnąca piernikami opowieść o rodzinnej tajemnicy, przebaczeniu i magii świąt, wydawnictwo, jakie to jest wydawnictwo, zaraz zobaczymy, Wydawnictwo Kobiece, chyba jeszcze nie miałam nic z tego wydawnictwa, tak mi się wydaje. Bardzo fajne recenzje, podobały mi się i mam nadzieję, że to będzie coś takiego właśnie mocno wprowadzającego w ten klimat świąt. Wiecie, ja nie mam teraz tak czasu na naprawdę tyle, ile bym chciała na czytanie książek. Zazwyczaj łapię jakąś książkę przed snem, tam koło łóżka mam postawionych 3-4, teraz już nawet na półce nad grzejnikiem postawiłam kilka, więc sporo mam tych książek. I powiem Wam, że to jest tak, że w zależności od tego, na co mam ochotę, to po prostu łapię, czytam parę kartek i odkładam, żeby chociaż sobie troszkę przed snem właśnie zasięgnąć jakiegoś takiego słowa czytanego, bo uwielbiam, kocham czytać książki. No kiedyś bez jednej książki co najmniej w miesiącu to po prostu nie funkcjonowałam, teraz no. Czytam tyle, na ile czas mi pozwala, a że jakoś tak zbliża się ten miły okres, to po prostu przyciągnęła mnie okładka. Nie będę Wam mówić, że nie, po prostu przyciągnęła mnie okładka. Nie znam ani autorki, ani nie słyszałam wcześniej o tej książce. No niemniej jednak wygląda bardzo ładnie i zachęcająco, także zobaczymy. Thank you.
Dziewczyny, biorę się za przesypywanie tych kaw i herbat tutaj do umytych już słoiczków, ale nie wiem, czy Wam pokazałam w tym holu, że kupiłam Alicji takie, takie chrupkie pieczywo, to jest takie biopieczywo z bananem i z dynią od 8 miesiąca i to są takie fajnie pakowane po 2 albo po 3 sztuki, takie, wiecie, chlebki. Kurczę, wiecie co, ja tak mam ustawiony ten aparat, że nie mam pojęcia, czy to łapie w ogóle ostrość. Teraz zobaczymy. O, teraz widzicie. Widzicie, one są zapakowane po dosłownie 2 czy 3 sztuki, także można sobie wrzucić do torby, do wózka na spacer i dziecko zawsze ma coś tam do pochrupania pod ręką. Powiem Wam, że ja dzisiaj pierwszy raz dałam to Alicji do rączki. Bardzo ją tak obserwowałam, ale widziałam, że świetnie sobie radzi. Zjadła mniej więcej pół na spacerku, także resztę mi po prostu oddała i dałam jej bidon z wodą, popiła sobie i tak widziałam, że była zadowolona. Dobra, otwieram sobie dużą paczkę czarnego Liptona, zaraz przekładam tutaj do tej puszki, a tu wsypię sobie kawę, którą właśnie mam otwartą w takim woreczku. No i jak już podniosłam, zobaczcie tę kawę, widzicie, ledwo ją wyjęłam, już jest rozsypana na blacie, także zaraz ją przesypię do słoika. Wiecie co, wzięłam telefon do ręki, żeby chwilę jeszcze do Was pogadać, mówię, ja jeszcze powiem dwa słowa i się pożegnam i w tym momencie zaczęła mi tutaj w tym rogu mrygać na czerwono bateria, także wszystkie znaki na niebie, ziemi i aparacie wskazują, że muszę już kończyć nagrywanie tego vloga w swoim delikatnym nieogarze kuchennym. Co prawda jeszcze Wy tak w miarę widzicie, muszę umyć piec tam z tyłu, tutaj muszę trochę powycierać blaty i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj już trochę odpocząć i być może złożę tego nie za długiego vloga, żeby zapoczątkował jakoś nowy tydzień na kanale. No, także trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym filmie, może jakimś tematycznym, zobaczymy, może coś będzie, wiecie, więcej kosmetycznego, może coś będzie ciuchowego, zobaczymy jak czas, wena i wszystkie okoliczności będą się składały, także trzymajcie się, pa!